Witam na kanale. Dzisiaj chciałbym podsumować miesiąc marzec 2023. Jak widać na wykresie, produkcja jest dużo słabsza. Zresztą cały ten pierwszy kwartał jest dużo słabszy niż ubiegły rok. No, ale to też na innych kanałach ludzie potwierdzają, że nie jest to co było. Także mamy 143 kW w tym miesiącu wyprodukowane i wrzucone do bojlera. W porównaniu do ubiegłego roku to jest 200. Także już jest spora różnica. Także co ogólnie dało nam średnią na poziomie 4-6 kW na dzień. Tu mamy nasz wykres temperatur z bojlera, że no nie jest źle, ale zawsze mogłoby być lepiej. Widać, że ta jednak temperatura tam na początku miesiąca gdzieś tam 60 stopni, 50. Tutaj później przez krótką chwilę nic nie było ciekawego. Tutaj parę dni, gdzie rzeczywiście dobiło do tych 80 stopni prawie boiler, także tutaj też troszeczkę jest chyba przekłamanie na tej trójce, bo on powinien pokazywać 80, a nie 74, no ale dobra. Także tutaj te parę dni, gdzie się cieszyliśmy ciepłą wodą ze słońca, no i później tak mocno w kratkę, mocno w kratkę. Także w porównaniu do ubiegłego roku to jest jednak duża różnica. Tak wyglądał nasz ubiegły rok. Uda mi się to zmniejszyć. Ale chyba nie na tyle, ile bym chciał. No dobra, no ale tutaj jest po prostu wykres z ubiegłego roku, widać, że jednak tutaj jakieś dwie większe dziury były, a później już cały czas ta ciepła woda była. Także średnia wychodziła 6 kW na dobę przy 200 kWh wrzuconych do bojlera, także nie jest źle. Także jak ktoś to będzie oglądał jeszcze przed świętami, to życzę wesołych świąt. I przede wszystkim dużo słoneczka. Trzymajcie się.